Witamy wszystkich serdecznie. Marcin Więckowski z tej strony. Zaczynamy podcast numer 13. Dużo czasu zajęło nam nagrywanie 12 odcinka. Parę dni zajęło nam zmobilizowanie się, żeby nagrać odcinek numer 13. Ale są ku temu powody, bo w ciągu ostatnich 24 godzin bardzo dużo w Chicago, w organizacji z Chicago się działo. Jest ze mną standardowo Bartek. Cześć Bartek. Cześć. Jest z nami również gość specjalny, czyli nasz przedstawiciel w NBA, scout klubu Denver Nuggets, czyli Rafał Juć. Cześć Rafał. Cześć, witam. Dzisiejszy podcast nie będzie miał charakteru takiego przebiegu, jak robiliśmy to zazwyczaj. Chcielibyśmy tutaj w paru słowach, w paru podpunktach wypytać Rafała, wybadać jego znajomość na temat naszego nowego prezydenta do spraw operacyjnych, czyli Arturasa Karnisovasa. Czego my możemy spodziewać się jako fani, czego organizacja może spodziewać się jako podupadający gigant, jak to miało miejsce w ostatnich latach. Bartek, trochę gadaliśmy przed tym podcastem, więc tobie oddaję głos, bo ty masz parę takich naprawdę bardzo fajnych, merytorycznych, rzeczowych pytań do Rafała. Z tego, co rozmawialiśmy przed podcastem, przede wszystkim ja jestem ciekawy, jeżeli jesteś w stanie się do tego odnieść, czy możemy powiedzieć o jakiejś filozofii budowania i front office'u, i rosteru przez Arturasa Karnisovasa. Ja zastanawiam się, jak może wyglądać sytuacja chociażby Chrisa Dana, bo parę chwil wcześniej widzieliśmy tutaj zdanie, gdzie mówił o tym, że Wendell, Kobe White, Zach LaVine to są fajne elementy układanki młodego zespołu, ale zastanawiam się właśnie, jak wygląda sytuacja takich, no już bardziej zadaniowców, bo nie oszukujmy się, Chris Dunn już raczej nigdy nie będzie gwiazdą, to będzie ktoś pokroju Patricka Beverlego i ktoś taki też pewnie jest potrzebny, ale nie wiem, jak na takich zawodników zapatruje się właśnie Arturas Karnisovas. Jeśli chodzi o personalia, to uważam, że jeszcze jest zbyt wcześnie. Zresztą rozmawiałem z Arturasem zaraz po tym, jak dostał pracę i mówi, że zresztą no, liczy, że ten sezon jeszcze powróci do gry normalności. W związku z tym tak naprawdę będzie miał i końcówkę sezonu, obóz przygotowawczy na taki moment oceny tego, co jest na miejscu. Wiemy, że nie tylko te aspekty koszykarskie, ale często właśnie te pozakoszykarskie, czyli osobowościowe mają spore znaczenie. Arturas przede wszystkim, jeśli chodzi o jego filozofię to jest proces. To jest nieprzeskakiwanie kolejnych kroków, to jest dogłębna analiza, to jest człowiek, który wszystko robi, jeśli chodzi o pracę biurową, zespołową, z mocną taką strukturą, nie pozostawia nic przypadkowi, więc jego pierwsze kroki, to co też mówił na konferencji prasowej, to co mówił w rozmowie z nami, kiedy odchodził z Denver, to przede wszystkim będzie skupienie się na tym biurze front office, na zbudowaniu zaufanych osób. Arturas ma świetnego nosa, nie tylko do scoutingu. Uważam, że świetną osobą, która ocenia talent, ale to samo ma też przełożenie na szukanie współpracowników, czy to scoutów, czy z strony biznesowej, czy sztabu szkoleniowego. Jest to taka osoba, która wchodzi często w taką relację mentorską, nauczycielską. Tak samo zresztą było ze mną, kiedy dostałem szansę jako 21-latek. Arturas od pierwszego dnia poświęcił bardzo dużo czasu. Nie jest to szef, który ciągle patrzy na ręce, jest to szef, który bardziej inspiruje do kolejnych działań, jest niesamowicie kreatywny, ale daje duże pole do popisu, więc na pewno, zwłaszcza biorąc pod uwagę stan, w jakim jest Chicago Bulls i to, jak Arturas rozpoczynał plan i pracę w Denver Nuggets, bo trzeba powiedzieć, że od kiedy w 2013 roku my przyszliśmy do Denver, to ten plan Arturasa sprawdzał się rok po roku. No, pierwszy rok czy dwa to po prostu będzie cierpliwość. Ja może się tak delikatnie, Bartek, tobie wtrącę, bo zanim zaczniemy dalej rozmawiać o Chicago, to Rafał, jedna rzecz, bo ty na pewno wiesz więcej niż my wiemy. Wspomniałeś tutaj o tym, że Arturas wierzy w to, że sezon będzie dokończony, tak? Czy są w tym momencie jakiekolwiek głosy za tym, kiedy ten sezon mógłby być faktycznie wznowiony? Bo strasznie dużo jest takich niespójnych, wiadomo jak działa internet, natomiast jest bardzo dużo niespójnych komunikatów. Z jednej strony mówi się, że jakiekolwiek zawody sportowe z udziałem kibiców mogą być dopiero w 2021 roku. Takim dobrym przykładem dla NBA miała być Liga Chińska, bo tutaj wznowienie miało być w maju. Dzisiaj się okazało, że najwcześniej wznowią się w lipcu. Czy mógłbyś nam powiedzieć cokolwiek więcej o tym?
Więc tak naprawdę sama Liga NBA nie ma żadnych odpowiedzi na ten moment. Co tydzień z udziałem właścicieli, generalnych menadżerów są rozmowy konferencyjne, które mają dać poniekąd taki update i podsumowanie tego, co działo się w poprzednim tygodniu. No i jak na razie taki wspólny mianownik tych wszystkich rozmów jest to, że odpowiedzi nie ma żadnych. I tutaj jakby w żadnym stopniu nie chcę uderzać w organizację Ligi NBA. Adam Silver robi świetną pracę jako transparentna osoba. Tak naprawdę my czekamy na autorytety z dziedziny medycyny, z dziedziny wirusologii, z dziedziny administracji i biznesu, więc to już jakby nie jest w gestii tak naprawdę organizacji Ligi NBA, tylko też rządu i decydentów Stanów Zjednoczonych, bo na razie w wielu stanach czy miastach jest zakaz organizowania imprez masowych. Liga NBA jest otwarta, gotowa na różne scenariusze. Taki jeden deadline, który gdzieś tam dostarczono, że ta liga, żeby faktycznie była dokończona w takim formacie, jak pierwotnie planowany, musiałaby zacząć się do 4 lipca. Scenariuszy jest naprawdę sporo. Takim najbardziej optymalnym wydaje się skwaterowanie wszystkich w Las Vegas w izolacji, w odosobnieniu i dokończeniu tych rozgrywek, ale na razie na ten moment naprawdę jest więcej znaków zapytań niż jakichś realnych odpowiedzi. Okej. Okay. Bartek, to jedziesz dalej. Ja też nie chciałbym, żeby to się przerodziło w jakiś taki wywiad, Rafał, także mam nadzieję, że tak tego nie traktujemy. I ja tak po prostu zadaję pytania z głowy, które mi przychodzą na myśl i pewnie też kibicom, którzy chcieliby trochę się zapoznać z tą nową sytuacją. Też wiele osób teraz zastanawia się, co dalej będzie z Jimem Boylenem. Wiemy, że pożegnaliśmy już Formana, że Paxson został odsunięty, no bo nie wyleciał całkowicie. Myślę, że tutaj duża była rola Reinsdorfów, ale w to się nie zagłębiajmy. Ale też pewnie chcielibyśmy wiedzieć, jakim człowiekiem jest w takich relacjach prywatnie Artura Skarnisowa, co mogło skłonić do tego, że ostatecznie to on został wybrany, bo wiemy, że nie tylko z nim były toczone rozmowy. Chciałbym się dowiedzieć, jakimi ludźmi on lubi się otaczać, albo kogo, jakiego typu ludźmi mógłby chcieć się otoczyć pod względem i nowego trenera, i nowego menadżera. Czy to są ludzie, którzy mają być zbliżeni do niego charakterem, czy on raczej szuka zróżnicowanych charakterów, które jednak cechuje jakaś wspólna etyka pracy? Na pewno Arturas jest człowiekiem niesamowicie rodzinnym. To świadczy sam fakt, że podczas swojej kariery zawodowej, jako koszykarz, później jako działacz, zawsze był żoną z dwójką dzieci. Jest to człowiek, który też tą atmosferę rodzinną stara się przenosić właśnie na drużynę, bo on zawsze był pierwszą osobą w hali. Taka śmieszna anegdota z moim udziałem, kiedy pierwszy raz poleciałem do Denver, mieliśmy spotkanie o 9 rano, więc ja już tam gdzieś koło 7 przygotowany, jem śniadanie, mówię, popiszę się, pokażę Arturasowi, przyjdę do hali wcześniej. On już do mnie dzwoni 7:30, gdzie ty jesteś, bo on już jest gotowy, przygotowuje prezentację, slajdy i czeka na mnie, więc ja tylko stałem, owsiankę, którą jadłem, odłożyłem na boki i biegiem, a to był kawałek, bo to było ponad kilometr, przyleciałem cały spocony, mokry, więc tak, żeby pokazać jemu, że ciężko pracuję. On zresztą też mnie nauczył takiego powiedzenia, że w tej pracy, jak jesteś na czas, to jesteś spóźniony, jak jesteś wcześniej, to jesteś na czas. I taką dywizję sobie zawsze chciałem wziąć do serca. To jest człowiek, który bardziej swoimi czynami niż słowami stara się pokazywać swój charakter, swoje pomysły. Bardzo popularny, lubiany przez naszych zawodników, bo Artura zawsze był gdzieś tam obecny. Czyli w ich szatni zresztą miał świetne wyczucie do tych spraw, do budowania relacji z koszykarzami, no bo sam był koszykarzem na wysokim poziomie, niesamowicie inteligentny człowiek, który skończył studia w każdym kraju, w którym grał, uczył się tych języków, czy włoskiego, hiszpańskiego, greckiego, oprócz tego oczywiście angielski. Poliglota, niesamowicie inteligentny człowiek. Jeśli chodzi o już ten najbliższy krąg zaufanych osób, front office, on stawia przede wszystkim na różnorodność. To on był, można powiedzieć, takim ojcem tego eksperymentu, jakim był Rafał Jucz w lidze NBA. I to, co mi się rzuciło od razu w oczy pierwszego dnia w biurze, że mnie, jako wtedy najmłodszego pracownika ligi w wieku 21 lat, posadzono obok Herba Livesey'a, który ma tych lat ponad 80, czyli obok siebie siedzi najstarszy i najmłodszy pracownik ligi NBA. I różne pokolenia. Tak, i Arturas mówił od pierwszego dnia, panowie, naszym pomysłem jest to, że cel jest jeden, ale pomysły mogą być różne. Arturas bardzo mocno zachęca do różnych pomysłów, lubi ludzi kreatywnych, ale też takich niezależnych, którzy mają swoje pomysły działania. On nie pozostawia nic dziełu przypadku, więc to jest człowiek, który lubi strukturę, lubi mieć opracowany plan, lubi mieć agendę. No i to sprawiało, że te nasze działania w Denver zawsze były przemyślane i zawsze były realizowane do końca, bo jest wiele osób ze świetnymi pomysłami, ale może brakuje im cierpliwości, może
brakuje im takiej woli do zakończenia pewnej rzeczy. Arturas jest człowiekiem, który zawsze przenosi te rzeczy od A do Z. A też jest o tyle ciekawą osobą, że nie bryluje w mediach społecznościowych, nie jest zbyt aktywny, jeśli chodzi o wywiady, ale wykonuje świetną pracę poza kulisami, bo przede wszystkim potrafi sobie zjednać ludzi o różnych charakterach, ludzi pochodzących różnych grup społecznych i wydaje mi się, że to jest jego najmocniejszą cechą jako osoby, jako pracownika, to, że ma świetne wyczucie do ludzi. Czyli reasumując, mamy rodzinnego człowieka, inteligentnego, ambitnego, który woli robić niż mówić, czyli spodziewamy się po nim tego, że będzie takim mastermindem stojącym za front office'em, sztabem, trenerem, zespołem, który będzie budował. Tak możemy sobie to powiedzieć? Tak, zresztą też było w Denver Nuggets. Wiemy, że tak naprawdę każda decyzja to jest proces takiej pracy zespołowej, ale Arturas był zawsze pierwszą osobą, która gdzieś tam komuś dawała kredyt, która chwaliła, mimo że wiadomo, że żadna decyzja nie jest podjęta przez jedną indywidualną jednostkę, ale on też wie, że trzeba dawać pozytywną motywację. Sam jest taką osobą, która często bierze na siebie te najtrudniejsze rozmowy, takie jak z trenerem po nieudanym meczu, jak krytyka z zawodnikiem, ale robi to dlatego, bo każdy jakby słucha tej konstruktywnej krytyki, bo pierwsze, bo jest konstruktywna, a po drugie, bo wie, że Arturasowi tej osobie zależy, żebyś ty stawał się lepszy w swojej profesji, w swoim fachu jako trener, zawodnik, scout. To na pewno w jakiś sposób on będzie komplementował biuro Chicago Bulls i o tym już mówił otwarcie, że będzie szukał właśnie ludzi, którzy może nigdy jeszcze nie byli w tych rolach, ludzi o ciekawych pochodzeniach, którzy nawet może nie do końca będą z koszykówki, bo Arturas się nie ogranicza, jest niesamowicie człowiekiem otwartym, patrzy naprawdę na to wszystko mocno wielopoziomowo. Wiesz, Sara, mnie sorry Bartek, bo wyleci mi wątek. Mnie zastanawia tylko jedna rzecz. Jak teraz opowiadałeś o Arturasie, o tej różnorodności, siedzisz w NBA, no my z Bartkiem tak naprawdę śledziliśmy ostatnie miesiące to, w jaki sposób kompromitował się w naszych oczach Jim Boylen, bo to jest człowiek, który nie ma nic wspólnego z merytoryką, z jakimiś konkretnymi działaniami. Nie dał się poznać w ostatnim czasie w żadnym stopniu, nawet w żadnym procencie, jako osoba, która ma jakikolwiek pomysł. I być może śledziłeś, być może nie, wywiady Jima Boylena. Brak u niego było w ostatnich miesiącach jakiegokolwiek pomysłu i konkretnej odpowiedzi na konkretne pytanie na temat tego, jak może wyglądać Chicago, czego możemy się po grzebyków spodziewać. I strasznie mnie zastanawia, jak może wyglądać podejście i czy w ogóle może udać się współpraca pomiędzy właśnie Arturasem, czyli gościem, który jest konkretny, który jest merytoryczny, który działa, tak jak powiedział Bartek, że możemy spodziewać się, że to będzie taki mastermind całej organizacji, a człowiekiem, który ma problem z tym, żeby jakkolwiek uargumentować to, że wykonuje dobrą pracę jako trener. Znaczy, to trzeba sobie powiedzieć szczerze, że tak jak często się mówi, za każdym mężczyzną stoi kobieta, która pomaga mu odnieść sukces, tak samo jest z każdym trenerem w lidze NBA. To prawda, to jest liga zawodników, ale jeśli chodzi o podejmowanie decyzji, o tą moc sprawczą, o wytaczanie wizji, strategii, przede wszystkim ono zależy do generalnego menedżera i do prezesa. I tutaj wydaje mi się, że na pewno w Chicago Bulls do końca może te priorytety nie były jasno rozrysowane. Nie chciałbym też oceniać tej sytuacji tak z zewnątrz i z dala, no bo też nie jest na to miejsce i czas. Ale która jest taką osobą, która na pewno każdemu daje szansę. O tyle łatwiej jest z nim współpracować, że on zawsze jasno ma określone oczekiwania względem ciebie i twoje obowiązki. Tak samo było ze mną, gdzie czasami brakuje tego doświadczenia, wiedzy, ale to jest taki człowiek, który stara się ułatwić całkowicie ten proces. Uważam, że tak samo będzie ze sztabem szkoleniowym. Najczęściej ludzie poznają się w takich sytuacjach kryzysowych czy w trakcie działania. Wiem, że Artura też ma taką filozofię, że każdemu daje szansę, bez względu na to, jakie są na temat tej osoby jakieś mniemania czy reputacje, bo tak samo jest w scoutingu. Często zawodnik ma już jakąś wyrobioną opinię, a potem się okazuje, że jak my go poznamy, to czy mu odpowiednią strukturą damy szansę, To mogą wychodzić z tego jakieś pozytywne działania. Okay. No Marcin, dokładnie o to zapytałeś, o co ja chciałem zapytać, bo Rafał mówił właśnie o tym, że Arturas jest tą osobą, która rozmawia po meczu z trenerem czy zawodnikami, jeżeli mecz nie poszedł po myśli, czyli zakończył się porażką, albo jak w naszym przypadku często ta porażka przychodziła idiotycznie w końcówkach. Ja jestem po prostu ciekawy, czy raz, drugi, trzeci takie zagrywki, które robi Jim Boylen, typu wygląda to na oddawanie spotkania w końcówce, potem
w mediach mówi, że wszystko było ok, że oni walczyli, on chciał dobrze, cytuje jakieś durne filmy, mówi o jakichś tam rzeczach wyrwanych z kosmosu, więc zakładając, że no, Artura Skarnisowa jest gościem, który żadnego bullshitu nie da sobie wciskać, możemy się spodziewać, że on uderzy ręką w stół, bo też nie oszukujmy się, szatnia Chicago nie szanuje Jima Boylena. Dochodzą głosy, że Lauri Markkanen może zażądać wymiany, jeżeli Boylen pozostanie. I tak mnie ciekawi, jak w takich sytuacjach stykowo-kryzysowych mógłby się zachowywać Arturas, który zarządza tym wszystkim. Czy on jest w stanie sobie poradzić z jakimś tam buntem na pokładzie czy w szatni? Znaczy na pewno Arturas jest osobą, która ma taką aurę wokół siebie, ogromną charyzmę. Szybko zyskuje przychylność osób, ale też jest on taki szef, który jest, to jest taka miłość, ale to jest taka twarda miłość, jest osobą wymagającą, gdzieś tam wcale tych komplementów aż tak dużo nie daje. Na pewno daje do zrozumienia, że zależy mu na twoim rozwoju, tak przynajmniej było ze mną. W sytuacjach kryzysowych u nas w Denver świetnie się sprawdzał, bo na pewno nie jest taką osobą, która unika konfrontacji, się ich nie boi, zna swoją wartość jako pracownik biurowy, ma ogromną wiedzę, wyczucia, no bo on grał na najwyższym poziomie światowym, europejskim, igrzysk olimpijskim, mistrza świata, był w szatni naprawdę z wielkimi trenerami, wielkimi zawodnikami, więc ma dobre wyczucie, kiedy takie rozmowy podjąć, w jaki sposób, on też ma bardzo mocne indywidualne podejście, bo czy u nas Denver Nuggets widział, którzy zawodnicy na przykład lubili grać w ping-ponga, wtedy z nimi wchodził w to. Ci, którzy interesowali się bardziej swoją rodziną, budował z nimi relacje pod tym kątem, więc on potrafi sobie tak znaleźć jakieś twoje silne sobie punkty i takie wykorzystać, żeby wydobyć naprawdę sedno sprawy i osoby. Jest to osoba, która już po pierwszych ruchach w Chicago Bulls, choćby po zwolnieniu dotychczasowego generalnego menadżera, pokazuje, że tu przychodzi, żeby wprowadzić swoją wizję i strategię. No i to nie dziwi, no bo po to też był taki ruch właścicieli Chicago Bulls, żeby właśnie to wszystko oddzielić grubą kreską i rozpocząć je na nowo. Arturas jest świetną osobą, no bo potrafi naprawdę wytyczać wizję, strategię, no ale już jakby ja nie jestem osobą, żeby nie wiem, przewidywać czy oceniać kolejne ruchy kadrowe. Nawiązując do tego, co powiedziałeś, to z perspektywy fanów Chicago, to jakie idą komunikaty, czy na Bulls.com, czy te pierwsze wywiady właśnie Arturasa, to jest tak imponujące i człowiek jak jest gdzieś na dnie, to zaczyna doceniać, zaczyna w pewnym czasie, w pewnych momentach doceniać normalność i to jest taki powiew normalności, właśnie ciepła, jakiejś wizji. Kurczę, tak nam brakowało. Dzisiaj przed tym, zanim się dzwoniliśmy z tobą, rozmawialiśmy z Bartkiem, jeszcze na Facebooku pisaliśmy z innymi chłopakami z Chicago Bulls Polska, że od 24 godzin tak naprawdę dostaliśmy, można powiedzieć, że drugie życie do funkcjonowania i do bycia kibicami Chicago, bo ostatnie miesiące były tak cholernie ciężkie. To jest naprawdę fajne. A ja mam takie, można powiedzieć, że dwa pytania nawiązujące do twojego fachu, oczywiście, jeżeli będziesz w stanie odpowiedzieć. Skoro jesteś scoutem, czy patrząc na to, nie wiem jak śledziłeś Chicago, ale widzisz jakieś konkretne zapotrzebowanie, jeśli chodzi o gracza, który przydałby się i mógłby Chicago pomóc? Czy to byłby weteran, czy to byłby ktoś wysoki, niski, rzucający zawodnik? Jest ktoś, kto z miejsca mógłby temu zespołowi pomóc? No czy ciężko mi naprawdę teraz mówić o wizji, strategii, o tym, co będzie się działo w najbliższych tygodniach, no bo to już jakby tutaj cała sprawa polega na Arturasie, na tym, jakie osoby zatrudni. Na pewno będzie potrzeba czasu, wątpię, żeby to były jakieś drastyczne, gwałtowne zmiany od samego początku. Trzeba być na pewno szczerym i autentycznym w ocenie tego, w jakiej sytuacji jest drużyna Chicago Bulls i uważam, że to nie dodanie jednego czy dwóch zawodników, ale raczej wybranie osób, z którymi chcemy dalej zostać, jaka ma być nasza kora, bo też tak to było w Denver i przede wszystkim narzucenie pewnych oczekiwań, standardów, a dopiero później wybieranie poszczególnych osób, które dla nas będą pasowały. To zawsze Arturas mówi, że każda strategia jest lepsza niż brak jakiejkolwiek strategii. No i zawsze jest łatwiej, czy to skautować, dobierać zawodników, jak masz jasno określony styl gry i jasno określone liderów i role. To naprawdę pierwsze dwa lata pracy w Denver były dość trudne pod tym względem, bo próbowaliśmy różnych rozwiązań. To pole było bardzo szerokie, bo tak naprawdę każdy z zawodników mógł do nas pasować. W momencie, jak już się pojawili Gary Harris, Jamal Murray, Nikola Jokic, było dużo łatwiej. Szukaliśmy graczy do konkretnego stylu, takich, którzy do tego by pasowali. Mimo, że jakby pracujesz jako scout w swojej dziedzinie, no to oglądasz wszystkie mecze, obserwujesz inne ligi. Uważam, że Chicago Bulls naprawdę jest w świetnym miejscu
biorąc pod uwagę to, jak to jest młoda drużyna, ile tam jest talentu. Zresztą, a też podkreślał Artura, że oni bardzo dobrze draftowali, ale to jaki masz pomysł na drużynę, jak chcesz wykorzystywać zawodników, jaki wysłać do nich sygnał, no to to już jest inna historia i uważam, że tutaj na pewno Artura z samego początku będzie mógł pomóc. A tak zupełnie bez nazwisk, myślisz, że którykolwiek z zawodników Chicago może mieć status nietykalnego w najbliższym czasie, czy nie? Arturas akurat jest takim menadżerem, który naprawdę szuka szans i możliwości i wydaje mi się, że w jego słowniku nie ma takiego pojęcia jak nietykalny. Nie wiem, czy w ogóle jest jakiś koszykarz dziś, oprócz LeBrona Jamesa, podejrzewam, w NBA, który jest nietykalny. To, co Arturasa charakteryzuje, to jest to na pewno dogłębna analiza. On od razu ocenia umiejętności każdego zawodnika, ale też ich kontrakt, ich postrzeganie w całej lidze. To jest taki menedżer, który jest niesamowicie ceniony w lidze NBA, bo on zawsze robi takie trade, fair, wymiany, które są dobre dla obu stron. Zazwyczaj większość generalnych menadżerów dzwoni i chce cię gdzieś tam wykorzystać, przechytrzyć, oszukać. Arturas nigdy nie ma takiego podejścia i stąd też zdobył taki szacunek i to jest sprawie, że wszystkie pozostałe 29 drużyn chętnie z nim podejmuje rozmowy i chce robić wymiany, bo często się mówi, że trade to jest ja wymienię twoje problemy za swoje, tak? Ale gdzieś ta waga, ta szala musi być równa pomiędzy. On na pewno będzie szukał przede wszystkim, to nie jest status zawodnika nietykalnego czy świetnego, ale takiego, co on wnosi, jeśli chodzi o oczekiwania i w oczekiwaniu do jego kontraktu i wartości rynkowej, więc na pewno to jest, tak jak samo mieliśmy w Denver Nuggets, podział na te kontrakty, które są no, trudne, za duże, warto nimi handlować, takie, które też mogą być poniżej wartości zawodnika, no to uważam, że ta praca tak naprawdę dopiero się teraz będzie zaczynała. No i pamiętam, jak nasze pierwsze miesiące w Denver Nuggets, tak naprawdę pierwszy rok, to był rok tylko takiej oceny, bez podejmowania jakichś większych akcji. Odnosząc się też do tego właśnie powolnego budowania drużyny i tego, że Chicago jest w tym miejscu, w którym jest, no oczywiście to też musimy sobie jasno powiedzieć, że to nie potrwa jeden off-season i wszystko będzie gotowe. To będzie zapewne budowanie sztabu, nie tylko front office'u, ale też i trenerskiego i medycznego rok po roku sukcesywnie, ale też na bieżąco prześwietlanie tego, kogo mamy w rosterze, jakie mamy potrzeby. I chciałbym jakby odnieść to do sytuacji, w której było też Denver nie tak dawno, między innymi z Jusufem Nurkiciem i Nikolą Jokiciem. To byli zawodnicy, którzy nie mogli grać razem. W pewnym momencie już trzeba było podjąć decyzję, kogo z nich oddać i ja spodziewam się, że Chicago w podobnym miejscu może się znaleźć w kontekście Zach LaVine a Coby White oraz to, czy zostawić Lauriego Markkanena obok Wendela, czy obok Daniela Gafforda. Jak w takich... Czego możemy się spodziewać po Arturasie właśnie, jeżeli chodzi o podejmowanie takich decyzji odnośnie rosteru? Na pewno można się spodziewać cierpliwości, przemyślanych decyzji, mądrych. Wiemy, że my jako kibice często jesteśmy niecierpliwi, chcielibyśmy widzieć te decyzje podejmowane jak najszybciej. Zresztą kultura, w jakiej dziś żyjemy i ta otoczka tych 24 newsa, pojawianie się nowych historii dzień w dzień poniekąd podsyca taką atmosferę, zwłaszcza teraz, kiedy żyjemy w czasach pandemii, nic się nie dzieje na świecie, no to wydaje się, że tak naprawdę cały świat, nie tylko koszykarski, żyje tym Chicago Bulls. To jest taki kilka krótki moment chwały, tym bardziej naprawdę imponujące jest to podejście Arturasa do tego tematu. Profesjonalna konferencja prasowa, list do kibiców i nie dziwi mnie to, że nastroje diametralnie się poprawiły. Na pewno Arturas i sztab ludzi, z których on zatrudni, bo już dwóch pracowników znam. To są ludzie, którzy przede wszystkim patrzą na koszykarza jako ludzi, dopiero później na koszykarzy. My często byliśmy krytykowani za pewne wymiany, tak jak choćby oddanie Jusufa Nurkicza, ale to nie tylko chodzi o to, żeby my stali się jako lepsi drużyna, ale żeby też zawodnik został wysłany w dobrą sytuację, gdzie ma szansę na odniesienie sukcesu, bo no nie zapominajmy, że przez te lata sezony pracy też jakaś tam relacja jest rozwijana z tym graczem. To nie jest tylko tak jak football manager, że patrzymy na tego zawodnika przez pryzmat Excela, tabelek, jego ratingu, jaki ma na konsoli w grze, tylko to też są ludzie i uważam, że ta karma i bycie dobrym dla kogoś to się później opłaca. Na pewno Artura ceni sobie zawodników mogących grać na wielu pozycjach, lubi mieć głębię składu, lubi mieć zawodników wszechstronnych, więc uważam, że tutaj jest miejsce dla graczy, którzy mogą grać na dwóch, trzech pozycjach. No i jeszcze raz powtórzę, Chicago jest o tyle ekscytujące, że ma naprawdę młody skład, jest wiele takich ważnych, strategicznych decyzji, które będą podejmowane na pewno w oparciu o proces, tak? Bo tutaj Artura w swoim podejściu
mają doświadczenie pracy w lidze NBA, potem w Houston Rockets i Denver Nuggets. W Houston Rockets i Denver Nuggets widział wiele różnych takich podejść i stylów pracy. Tak? On jest bardzo mocno zaangażowany w statystykę analityczną, ale ma świetny dział scoutingu, korzysta z usług osób, które się znają świetnie na prawie i na salary cap. I tutaj z tego też co wiem, w Chicago Bulls będzie miał całkowitą władzę i też wszystkie dostępne środki, żeby zatrudnić naprawdę taki w cudzysłowie dream team, jeśli chodzi o tą otoczkę ludzi ze swojego otoczenia. Dokładnie, myślę, że skończę myśl, Marcin, już ci oddam głos, bo też za dużo tutaj mnie, za mało ciebie, ale myślę, że podpiszesz się pod tym, co powiem, i podpisałby się pod tym każdy kibic Chicago, że po ponad dwóch dekadach tego naszego pięknego, magicznego Dynamic Duo Garpax, to my nie oczekujemy sukcesu w rok. My możemy poczekać te 2-3 lata, bo w perspektywie tych ponad dwóch dekad to niewiele zmienia i myślę, że nas wszystkich Artura swoim podejściem, swoimi słowami, tym listem otwartym, który już jest do przeczytania u nas na stronie, to co osiągał w swoim życiu wcześniej, czy w Seton Hall, czy też nagrodę, którą zdobył, jeżeli chodzi o absolwentów Seton Hall, to jest naprawdę bardzo dobra osoba na dobrym miejscu w organizacji i na rynku, który stwarza wielkie możliwości, tylko trzeba go odpowiednio ogarnąć. Też to, że już zatrudnił specjalistę do spraw salary cap, wyjął go przecież z Pelicans, to też jest znamienne. Fajne, że ma pełną autonomię. A odnośnie Football Managera, to jako że ja jestem osobą wręcz uzależnioną od Football Managera, to powiem ci, Rafał, że gdyby zrobić NBA Managera, to byśmy dzisiaj nie rozmawiali, bo bym w niego grał. No to na pewno, ja też. A kim grasz w Football Managerze? Jeszcze tak na koniec. Ja powiem szczerze, że w ogóle już teraz nie mam czasu na żadne gry. W ogóle na rozgrywkę, a już w ogóle Football Managera to nie grałem kilka dobrych lat, ale no, tutaj podejrzewam, że połowa kibiców się obrazi, połowa się ucieszy, ale Real Madrid to moja drużyna. O, to byśmy się nie dogadali. No i tym bardziej Arturas, który grał w Barcelonie, który jest legendą tego klubu. Za każdym razem, jak przyjeżdżaliśmy, zresztą zostaliśmy zaproszeni, ja i Arturas, no choćby na pożegnanie Juana Carlosa Navarro, bo Navarro wtedy wchodził do pierwszej drużyny Barcelony, kiedy Arturas był weteranem. Opowiadał Arturas śmieszne historie, jak Navarro spędzał pierwszego Sylwestra poza domem i akurat to było Arturasa i to dalej, więc my zawsze mieliśmy tę bitwę, bo u nas też pracował Martynas Pocius, który właśnie grał w Realu Madryt przez długi czas, też Litwin nomen omen, no i zawsze gdzieś tam dopiekali sobie ci panowie Real kontra Barcelona. Ja tam nigdy się nie wychylałem z tym, że lubię ten Real. I o dziwo, w moim przypadku to akurat Real bardziej zagląda na koszykówkę niż na piłkę nożną, bo nie ukrywam, że fanem piłki nożnej za bardzo nie jestem. Witam w klubie, ja też nie. Ja jakoś dzielę te dwie pasje. Nie, ja to, że w ostatnim czasie w ogóle tylko koszykówka. Do tego, co powiedział Bartek, to no nie szkujmy się, z perspektywy fana Chicago tak naprawdę większy sens i większe emocje oglądanie spotkań Byków straciliśmy my jako fani wraz z odejściem Tipsa, bo wtedy tak naprawdę skończyła się jakakolwiek koncepcja na Byki. Czy era Freda Hojberga, czy w tym momencie Jima Boylena, to jest tylko i wyłącznie taki po części kolesiowski przypadek. No, nie było tutaj większego sensu, ani jeden, ani drugi trener nie był od początku gwarantem ani solidnie przeprowadzonego tego magicznego rebuild, przebudowy, ani osiągnięcia sukcesu, więc no, taki powiew normalności, świeżości, logiki, to jest to, co chyba każdy faktycznie fan kupi, bo nikt nie będzie tak naprawdę oczekiwał większego sukcesu w perspektywie, nie wiem, najbliższych tych, niech będzie paru miesięcy, pod warunkiem, że będziemy widzieli w tym właśnie większy sens, głębię, strategię. To chyba bardzo, bardzo istotne słowo strategia, tak? Żebyśmy wiedzieli, w jakim kierunku organizacja ma dążyć w perspektywie kolejnych lat. No i tak jak w tym liście otwartym Arturas powiedział, zawodnicy grają w koszykówkę, natomiast koniec końców chcieliby wygrywać. No i naszym wspólnym celem jest wygranie mistrzostwa dla organizacji. Tak więc. No tak, uważam, że to w ogóle powinien być cel, tak? Każdej organizacji, podoba mi się, choć może to brzmieć trochę górnolotnie, że tak jest określane, no bo mając takie warunki do dyspozycji, no i Artura chce się całkowicie świadom, jak historyczna jest ta organizacja. Sam zresztą miał okazję grać przeciwko Chicago, przeciwko Jordanowi, Pippenowi, więc on te czasy jeszcze pamięta. Sam wychowywał się jako kibic Michaela Jordana, więc tym bardziej wydaje mi się, że dodatkowa motywacja, to tak już na marginesie, jak mieliśmy takie interne
sportowe pożegnanie Artura Sena, bo w dzisiejszych czasach, no to wyjście do baru to jest właśnie konferencja na Zoomie. No to dużo opowiada takich dowcipów i gdzieś tam też mi się dostało, że się śmiał, że drugie największe miasto polskie to właśnie Chicago, więc jest całkowicie świadom tego zainteresowania, tego, że są polscy kibice, tego, że śledzą, więc uważam, że to też ogromna będzie, no naprawdę ekscytacja nie tylko kibiców NBA, ale w ogóle tych kibiców international, światowych, nie mówię tylko polskich, no bo Artura, który jest legendą europejskiej koszykówki, całkowicie świetnie rozumie ten rynek i zdaje sobie sprawę z tego, że jest ogromny potencjał właśnie ten rynek międzynarodowy, bo ci międzynarodowi gracze chcą być w Chicago, to jest dość bliski, dobry lot, no zresztą Chicago w ostatnich latach miało spory sukces z graczami z Europy i uważam, że w tym kierunku tylko to może ku uciesza nas wszystkich, podejrzewam, iść. Nie no, oczywiście, że tak. Tym bardziej, że powiem ci, Rafał, od momentu jak organizuję na przykład te zloty, to nie spodziewałem się, ale to absolutnie nie spodziewałem się, że byki mają tyle fanów w Brazylii, w Wielkiej Brytanii, w Hiszpanii, w Japonii. To w ogóle jest jakaś abstrakcja, bo normalnie potrafią się do nas, czy na fanpage'u, czy do mnie na Twitterze odzywać właśnie ludzie skądś. Wiadomo, że teraz jest łatwiejszy dostęp, tak, do ludzi, bo gdzieś tam otagujesz sobie Stacey Kinga albo wstawisz zdjęcie, że zaprosiłeś Jasona Kafeja, zrobisz hashtag Bruce Nation i automatycznie już parę osób ci widzi. To jest w ogóle kosmos właśnie, jak mimo słabych wyników i mimo tego marazmu, jak bardzo takim międzynarodową popularnością dalej cieszy się organizacja. No, ale to chyba dalej magia Jordana i lat 90. Nie oszukujmy się. No i tutaj świetnie się wstrzelił też Arturas, tak, z tym przyjściem jako prezydent z dobrym czasem, takim świeżym powiem, zaraz gdzie będzie ten dokument na Netflixie Last Dance, więc to podejrzewam, że to tylko jeszcze podsyci ten żar i entuzjazm. I ja już sam, no nie ukrywam, że i na ten dokument się nie mogę doczekać, a tym bardziej na nowy sezon, żeby zobaczyć, no bo jednak Chicago Bulls jest taką drużyną, którą obserwują naprawdę wszyscy, tak? Inni pracownicy ligi, inni koszykarze, no to jest historyczna organizacja, no, która każdemu się kojarzy i podejrzewam, że już na zawsze będzie kojarzyła z Michaelem Jordanem. No jeśli Arturas tutaj zbuduje zespół na siódme mistrzostwo, to będzie pewnie pierwszym Litwinem w Stanach, który dostanie pomnik. Ja to myślę też, że Reinsdorfowie wyczuli moment, w którym To był ostatni czas na to, żeby odbudować Chicago, żeby znowu zaczęto o nas mówić, bo ludzie już mieli dosyć, zaczęła spadać frekwencja, trybuny świeciły pustkami, nawet zawodnikom się zaczęło to udzielać, mieliśmy bunty w szatni, prasa po nas jechała, media to albo nas pomijały, albo po nas jechali całkowicie, także to jest chyba ostatni moment na to, żeby zrobić tą zmianę kultury, tak, culture się mówi ogólnie w Stanach, nie ma chyba odpowiedniego jakiegoś dobrego tłumaczenia, poza tym, że to jakaś kultura, która panuje w organizacji, którą należy odbudować w Chicago, bo obecnie nie ma żadnej. No tak, to tak też na szybko mówi mi Arturas po pierwszych dwóch dniach swojej pracy już w Chicago, mimo że on ciągle jeszcze operuje ze swojego biura, w cudzysłowie z domu w Denver, wiemy teraz, jakie są okoliczności, to różnica, jaką odczuł, na pewno to przede wszystkim zainteresowanie kibiców, mediów, pracowników ligi NBA, no nie oszukujmy się, że Denver jest dość, w porównaniu do Chicago, mniejszym miastem, ale przede wszystkim dużo mniejszym rynkiem. To też poniekąd wiąże się z presją, choć tak na marginesie można powiedzieć, że ta presja jest coraz dużo większa w Denver, no bo dużo łatwiej jest wprowadzić gdzieś tą kulturę, porządek, wyznaczyć jakieś trendy i strategie, a później jest dużo już trudniej przejść z takiej drużyny dobrej do bardzo dobrej. Ale tak jak mówię, no w Denver nam te solidne fundamenty zajęło około 6-7 lat, żeby wylać. Podejrzewam, że takie już pierwsze owoce namacalne pracy Arturasa będzie widać już gdzieś, podejrzewam, nawet po pierwszych miesiącach, ale to dopiero jest naprawdę proces kilku lat, który uważam, że naprawdę warto na niego poczekać i wydaje się, że to, co tutaj Arturas przy pomocy innych naszych pracowników stworzył w Denver, na pewno napawa wszystkim optymizmem. Rafał, pierwsze efekty pracy Arturasa to widać już po 24 godzinach. Nawet na samym Bulls Polska. No... Bartek, masz coś jeszcze do Rafała? Mnie ciekawi, jeżeli możesz zdradzić, albo nie wiem, jeżeli masz w ogóle taką wiedzę, jak zareagowano w samej organizacji Nuggets na to, że Arturas dostał taką propozycję, albo że został już zatrudniony przez Bulls. Jak to zostało tam odebrane? Czy to wywołało jakąś reakcję, lawinę reakcji, poruszenie? Czy po prostu zaakceptowano to, powiedziano, że wszystko ok, damy radę, czy jednak jest jakaś taka lekka panika? No na pewno to było takie słodko-gorzkie reakcje, dość mieszane. Na pewno wszyscy się cieszymy i zawsze mówimy sobie, że w lidze NBA
jak już odchodził twój kolega, no to żeby odchodził, bo dostał promocję, niż odchodził, bo został zwolniony, więc wszyscy trzymaliśmy kciuki. No i to ciekawe, to nasz prezydent Tim Connelly i właściciel Josh Kroenke, oni byli dwoma, którzy najbardziej tutaj arbitrowali w tej kwestii Arturasa. Oni wykonywali sporo telefonów i takiej pracy zakulisowej. O też pokazuje filozofię naszej organizacji. Pierwszego dnia, kiedy wszyscy dostaliśmy pracę, jasno określonym celem było to, żeby każdy z nas stawał się lepszy, żeby każdy stał się niezależny i żeby każdy z nas koniec końców zrealizował swoje zawodowe marzenia. Arturas od zawsze podkreślał, że jego marzeniem i celem było to, żeby rządzić swoją organizacją Ligi NBA. To była tylko kwestia czasu. My na to byliśmy poniekąd przygotowani, bo on wcześniej już był blisko pracy w Brooklyn Nets, w Milwaukee Bucks, Philadelphia 76ers. Te trzy prace w ostatnie trzy lata Arturas był finalistą, był naprawdę dość bliską. Na pewno będzie to ogromna zmiana. Nie ukrywam, że nawet ja gdzieś tam tak w cudzysłowie uroniłem łezkę, no bo to jest mentor, przyjaciel, taki mój koszykarski ojciec chrzestny, który nie tylko mnie wszystkiego nauczył, ale z którym też dość naprawdę blisko żyję. No i tak gdzieś tam mogę zdradzić w cudzysłowie, że są spore szanse, że Arturas się w Polsce pojawi, no bo zapowiedział się, że na moim weselu w przyszłym roku będzie, więc zobaczymy, jak to jeszcze będzie wyglądało, jak na to wszystko obowiązki pozwolą, ale no, wiele czasu spędzaliśmy prywatnie, już zresztą był kiedyś Arturas w Polsce, mieliśmy okazję poznać swoje rodziny nawzajem, więc to też nie tylko człowiek traci kolegę z pracy, ale przede wszystkim takiego przyjaciela, mentora. No, jego strata będzie ogromna dla organizacji Denver Nuggets, bo on był osobą, która dba o strategię, wizję, o funkcjonowanie biura na co dzień, ale to też pojawiają się nowe szanse dla kolejnych osób, taki był sygnał. Wszyscy trzymamy kciuki za Arturasa, no i cieszymy się, że poszedł na wschód, a nie został na zachodzie, no bo przynajmniej możemy teraz się spotkać za kilka lat w finałach NBA. Rafał, no, tego bym sobie życzył i Denver, i Chicago, ponieważ ja bardzo mocno kibicuję Nuggets już od dobrych dwóch lat, także taki finał, jeszcze gdybyście nam Michaela Portera Juniora oddali jakoś po dobroci, to by naprawdę było okej. Okay. No tak, zresztą jak mieliśmy ostatnie te pożegnanie Arturasa, już tam przy którymś drinku żeśmy żartowali, że teraz to od razu daję podpisu i rób jakieś umowy. Musimy ten moment wykorzystać, ale Arturas jak zawsze opanowany, spokojny się nie dał, więc tutaj nawet takiej presji nie ulegnie. Ja tylko powiem wow, ale czat, i jeśli dostanę jakikolwiek sygnał, że do Polski przylatuje prezydent Chicago Bulls, to obiecuję ci, Rafał, że będę z twoim stalkerem, kurczę. No ale daj Rafałowi spokojnie przeżyć, wiesz, przeżyć tą chwilę, jaką jest wesele, tam nie stał tylko na weselu, ale po weselu już spokojnie, tam wiesz, na lotnisko go możesz śledzić. Zrobimy taką chicagowską bramę Rafałowi. Arturas, daj wywiad, bo nie wejdzie. Ja tak na zakończenie mam jedno pytanie. W momencie, kiedy okazało się, znaczy już było potwierdzone, że Artura zostanie nowym prezydentem właśnie Byków, był wysyp komentarzy odnośnie tego, że to jest skandal, że Chicago nawet nie przeprowadziło rozmów z czarnoskórym kandydatem. Czy jest jakakolwiek presja na to, żeby ten GM faktycznie był czarnoskóry? Czy jakkolwiek są zwracane na takie rzeczy, jak właśnie rasa, pochodzenie, kolor, szczegóły, czy to jest tak rozmuchiwane przez media tylko i wyłącznie? Uważam, że ten odbiór, ta narracja była nieco krzywdząca dla Arturasa i na pewno była rozmuchana przez któreś media. Uważam, że całkowicie niepotrzebne, bo tak jak Artura zdradzał, oprócz niego byli też inni kandydaci do tej pracy, oni byli też czarnoskórzy, oni byli też przedstawicielami innych mniejszości, to że niektórzy się nie zgodzili, nie byli zainteresowani, nie dostali pozwolenia, no to już no to nikt na to nie ma wpływu. Jakby to, co Arturas, to co jest jakby na tyle, ile ja go znam, to jest człowiek, który ceni sobie ogromną różnorodność, no bo u nas w biurze mieliśmy ludzi różnych kolorów skóry, różnych wyznań religijnych, różnych skrajów mieliśmy, przecież Polaka, Litwina, ludzi ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady i to wszystko za sprawą właśnie Arturasa, bo on lubi różnorodność pomysłu i ceni sobie różne niestandardowe CV. To, co Arturas powiedział nam w rozmowie jeszcze tej właśnie pożegnalnej, że i taką on ma filozofię, on i właściciele, że przede wszystkim to powinny stanowić kompetencje, a nie żaden inny czynnik i uważam, że po prostu to będzie najlepsza dostępna osoba, która znajdzie nić porozumienia z Arturasem bez względu na jakiekolwiek inne czynniki. Ja, Marcin, myślę, że tu chodziło po prostu o ten parytet rasy, który ostatnio jest tak wszędzie forsowany, bo jakby nie patrzeć, Arturas też jest jakiejś mniejszości. On nie jest białym Amerykaninem, jest Litwinem, Europejczykiem, więc to też nie jest do końca tak, że Chicago uparło się na tym, żeby zatrudnić białego Amerykanina i dyskryminujemy wszystkich innych. Tak jak mówiliśmy wcześniej, te zarzuty są absurdalne i trzeba je chyba traktować z uśmiechem, przymrużeniem oka i cieszyć się,
że zatrudniliśmy najlepszego możliwego fachowca na to miejsce. Oby. Dobra, chyba będziemy w takim razie, chłopaki, kończyć. Ze swojej strony, Rafał, bardzo Ci dziękujemy za poświęcony czas i kurczę, obyś szedł śladami swojego mentora. Tak Ci ze szczerego serca. Nie powiem, że życzę przenosin do Chicago w najbliższym czasie, ale rozwoju i no i dalszej samorealizacji. I przede wszystkim zdrowia obecnie. No tak, tak przede wszystkim zdrowia, bo w obecnej sytuacji to nic innego nam nie jest potrzebne. Dzięki wam, panowie. Tak na pewno na marginesie jest dość dziwnie opowiadać o osobie, która przecież ciągle żyje. Zresztą Artur też tak zażartował, że co panowie, ja się na drugi świat nigdzie nie wybieram, jakieś się pożegnanie. I przygotowaliśmy jakieś takie slajdy, zdjęcia, śmieszne historyjki, no, anegdoty, SMS-y, mamy tego masę, no bo przecież pracowaliśmy bardzo blisko, a też ta specyfika pracy NBA polega na tym, że ja z kolegami z pracy spędzałem więcej czasu niż ze swoją rodziną, oni gdzieś tam stali się tą nową rodziną, no ale tak jak mówiłem już wcześniej, należy się tylko cieszyć z tego sukcesu, trzymać kciuki, no i trzymam też kciuki za Chicago Bulls, no bo teraz to jest moja druga ulubiona drużyna. My mamy nadzieję, że to nie pierwszy, nie ostatni podcast z tobą, znaczy pierwszy tak, że to nie będzie ostatni, że dasz jeszcze nam namówić na jakąś rozmowę, może jak już troszkę to wszystko okrzepnie w Chicago, może nie tylko o Arturasie, ale ogólnie o NBA, koszykówce, trochę o Bulls, trochę o Denver, to by było coś ciekawego na pewno. Pewnie, że tak, zwłaszcza, że teraz to, co mamy, to tylko czas, więc chętnie się nim podzielę z wami, panowie. Jeszcze raz, zdrowia, serdecznie dziękujemy. No, dzięki, pozdrawiam.